Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma Łysoń proponuje ule styropianowe we wszystkich znanych wariantach. Do pierwszej i największej grupy uli firmy Łysoń zaliczamy ule Wielkopolski, Wielkopolski 12-ramkowy, Dadant, Dadant 1-2, Langstroth, Apipol, Ostrowskiej oraz Czeski. Ich zastosowanie i budowa są bardzo podobne. Różnią się głównie zastosowanymi w nich korpusami oraz wielkością ramek. W skład ula Wielkopolskiego wchodzi daszek z wentylacją niski lub daszek bez wentylacji wysoki, korpus jedna druga na 10 ramek 36 na 13 cm, powałka, dwa korpusy gniazdowe na 10 ramek 36 na 26 cm oraz do wyboru dennica niska, wysoka lub higieniczna. Ul wielkopolski dwunastoramkowy zawiera następujące elementy. Daszek z wentylacją niski lub daszek z wentylacją wysoki, korpus 1-2 na 12 ramek 36x13 cm, powałkę, dwa korpusy gniazdowe na 12 ramek 36x26 cm oraz do wyboru dennica niska, wysoka lub higieniczna. Uldadant to daszek z wentylacją niską lub wysoką, powałka, dwa korpusy 1/2 na 10 ramek 43,5 na 14,5 cm, korpus gniazdowy na 10 ramek 43,5 na 30 cm oraz dennica niska, wysoka lub higieniczna. Uldadant 1/2 składa się z daszka z wentylacją niską lub wysoką, powałki czterech korpusów 1 druga na 10 ramek 43,5 na 14,5 cm oraz dennicy niskiej, wysokiej lub higienicznej. Ul Ostrowskiej charakteryzuje się daszkiem niskim z wentylacją lub daszkiem wysokim z wentylacją, trzema korpusami gniazdowymi na 10 ramek 36 na 23 cm, powałką oraz dennicą niską, wysoką lub higieniczną. Ul Langstroth posiada daszek z wentylacją niski lub daszek z wentylacją wysoki, korpus 1/2 na 10 ramek 43,5 na 11,5 cm, powałkę, dwa korpusy gniazdowe na 10 ramek 43,5 na 23 cm oraz dennicę niską, wysoką lub higieniczną. W skład ula Apipol wchodzą. Daszek z wentylacją niski lub daszek z wentylacją wysoki, pięć korpusów 1/2 na 10 ramek 43,5 na 11,5 cm, powałka, dennica niska, wysoka lub higieniczna. Ulczeski zbudowany jest z daszka trzech korpusów, powałki oraz dennicy niskiej lub higienicznej.